Filmowe studio Barrandov przedstawia film Kilian zawsze wraca. Występują. Scenariusz. Muzyka. Zdjęcia. Reżyseria Jan Schmidt i Paweł Juraczek.
Przepraszam. Nie ma tu przypadkiem towarzysza Kiliana? Kogo? Kiliana. Znasz jakiegoś Kiliana? Bo co? Zna go pan? Chciałem mu tylko powiedzieć, że ktoś umarł. Dawno go nie widziałem. Kogo? Kiliana. Ja taki nie. Ja też nie. Myślę, że wyszedł. Dokąd? Ja to nie wiem. Nie wiem. Ale na pewno wróci. Ja wam nie rozumiem. Nie rozumiem. W życiu tego nie zrozumiem. Człowieku, ty to rozumiesz? Naprawdę cię nie rozumiem. Nigdy mnie nie rozumiałeś. Nie rozumiesz po czesku, czy co? Nic już z tego nie rozumiem. Cieszę się, że to zrozumieliście. Wypożyczalnia kotów. Dzień dobry. Dobry dzień. Proszę was. Czy mogę tu wypożyczyć kota? Koczku. Jaką? Jakiego? No, trzeba taką. Może takiego? Za każdy dzień zwłoki wypożyczalnia nalicza podwójną stawkę. Dowód osobisty, słucham. Dowód, proszę. Piętnaście koron. Do widzenia. Posyłam ci trochę smalcu do chleba i parę jabłek. Nie są robaczywe.
czasem se podziwać za... Chciałam przyjechać do ciebie do Pragi, ale nie ma mi kto nakarmić kur. Posprzątałabym ci i umyła okna. Pewnie już przez nie nic nie widać. Spotkałam panią Mraskową. Pytała, czy nie będziesz się żenił. Powiedziałam, że będziesz. Co ją to obchodzi? Nie przysyłaj mi pieniędzy, nic mi nie potrzeba. Zawsze ci to powtarzam. Kupiłam ci nową pościel. Stara jest już pewnie do niczego. Przyjedź jak najszybciej. Mamusia. To, co jsem s tebou zmeškala. Večer, když mlha padala, tralala, tralala, domů zpět jsem se vydala. Doma se mě zeptali, co dělala jsem celý den, tralala, tralali, zalala jsem, že jsem velalé. Tralala, tralala, zítra abych si přivstala, abych zas dohnala to, co jsem s tebou... Dzień dobry. Przepraszam, szukam wypożyczalni kotów. Wypożyczalni? Chwileczkę. Coś mi to mówi. Cholera, może gdzieś tam. Ale wczoraj była tutaj. Niech no pomyślę. Przepraszam, nie wie pani, gdzie tu jest wypożyczalnia kotów? Nie mam pojęcia. Tutaj? Nie słyszałam. Gdzieś tutaj. Może niech pan się zapyta tamtej pani. Tamtej? Dziękuję. Niech pan zapyta dozorczynię. Dzień dobry. Nie wie pani, gdzie jest wypożyczalnia kotów? Naprawdę nie wiem. Szkoda. I co teraz? Nie słyszał pan o wypożyczalni kotów? To ma być żart, młody człowieku? Nic podobnego. Chwileczkę, muszę się rozejrzeć. Na pewno znajdę. Mam wrażenie, że to gdzieś tutaj. Wczoraj przecież... Czy to czasem nie tam? Nie wie pani, gdzie tu jest wypożyczalnia kotów? Niestety nie wiem. A może pani wie? Chłopcy, może wy wiecie? Nie mam zielonego pojęcia. Wypożyczyłem tu gdzieś. Czy ten kotek gryzie? Skądże, nie bój się. Proszę zapytać weterynarza na tej ulicy. Ale to było gdzieś tam. Nie, przy Indrzyskiej wieży. Tam był doktor Wele, weterynarz. To był sklep. Niech pan zajrzy do Zwereksu. Tam panu dadzą adres i telefon. Dziękuję pani. Do widzenia.
Nie ma za co. Nie wie pan, gdzie znajduje się wypożyczalnia kotów? Nie wiem. Na Wyrszowicach jest jakieś schronisko. To był sklep. Koło Sowich Młynów jedna baba ma ich z 15. Nie, to raczej nie to. Dziękuję pani. Wypożyczalnia czego? Kotów. Kotów? Kiedy pan tam był? Wczoraj. Jeśli nie zwrócę kota w terminie, za każdy dzień zwłoki zapłacę karę. 30 koron. Wiem, że wypożyczalnia się znajdzie, tylko to może trochę potrwać. Czy mógłby pan mi wydać zaświadczenie, że chciałem oddać kota? Przecież ktoś musiał wymyślić taką wypożyczalnię, no nie? I gdzie ona jest? Proszę mi powiedzieć, gdzie to może być? Nikogo nie chcę obrazić, towarzyszu, ale nie pozwolę robić ze mnie wariata.